Pan co rzekł, to co moje dzisiejsze spotkanie? Poziomo to spotkanie nie zachwyciło. Czyli tak, no, jak typowy mecz życiowy, mecz oparty na dużej mierze na walce. W tej pierwszej połowie mieliśmy troszeczkę inne założenia. Chcieliśmy mimo wszystko, jak się da, poszanować, bardziej być cierpliwym w tworzeniu akcji. No, zespół Chemika grał agresywnie i tutaj moi zawodnicy się poddali takiej walce, w większości walce niż rozgrywaniu akcji i to na pewno nam niczym nie służyło, bo moim odczuciu to była taka poda na mój. Na pewno ustawienie zmieniliśmy po przerwie. Chcieliśmy poszanować, wypracować jedną chociażby tą akcję. Wypracowaliśmy dwie, na pewno w tej drugiej połowie już byliśmy zespołem bardziej dojrzałym, który w jakiś sposób kontrolował poza może paroma sytuacjami, które były w moim odczuciu niepotrzebne, ale zresztą to jest piłka nożna, gdzie jest to niemożliwe, żeby nie dopuścić do stwarzania tych sytuacji. Także my jesteśmy zadowoleni. Na pewno na wyjeździe zwycięstwo w tej chwili już nas ustawia w tych drużynach bezpiecznych. Niezawodny Tomasz Bojek. W poprzednim spotkaniu trzy bramki, dzisiaj jedna bramka. Tak, Tomek jest już od paru meczy w dobrej dyspozycji. W ostatnim meczu strzelił hat-tricka, tutaj strzelił tą pierwszą otwierającą. Także że no na pewno tak. No, w ogóle nasza gra jest zdecydowanie teraz w tym etapie lepsza. I co, jak gra cały zespół lepiej, to i łatwiej napastnikom. No, jak trener podsumuje dzisiejsze spotkanie? Mało woli walki, mało ambicji, nawet po stracie bramki nie było tego widać. No ciężko coś powiedzieć takim meczem. Wpadliśmy jakiś dołek psychiczny. Pierwsza połówka w miarę fajna, wyrównana, szybki mecz, dobra. Szybki mecz i coś tam można było strzelić. W drugiej połowie wychodziliśmy pierwsze 15 minut. Dramat. Więc nie chcę oceniać poszczególnych zawodników, bo ten czy tam. Ale gramy tym, co mamy i już na razie to jest słabo to wygląda. Jest wiele też silników, czemu tak wyglądamy, a inaczej, nie inaczej, no niestety. Nie będzie wzmocnień tego zespołu, to sama młodzież nie pociągnie gry, naprawdę. Musi przyjść 4-5 zawodników, że starszych, żeby ta młodzież miała się tylko uczyć. No. Czasami właśnie w takich momentach kluczowych, jak jesteśmy w ramach, nie ma takiego gościa, to by to poderwał, tak? No niestety, no taki jest piłka, no. W zespole Bar Inter, wielu doświadczonych zawodników, potrafiących wziąć na siebie, Bejuk. Można było wziąć zimą do nas przyjść, no ale to chłopak przyjdzie, ale no, może nie przyjdzie za darmo, tak? Ale nie mam takiej piączki, żeby mu płacić, no tego tak, no, też wyczerpam, no też szukam różnych rozwiązań i ciężko mi coś znaleźć, tak? No, nie mam jakiegoś takiego pola manewru, że mogę tego, no gramy tym, co mamy, no i ja też od tych chłopaków może dużo wymagam, no może, no nie wiem, co mam powiedzieć, czasami brakuje mi słów, bo czasami jakieś takie zagranie dziwne, no. Czy ta pierwsza bramka, tutaj Galoszek stracił w środku piłkę, czy to Sawoła stracił piłkę i pojechali, no to nie można. Tak zespołem, jak się jest takim Berlinkiem, no nie można tracić takich piłek w taki sposób, no aczkolwiek to jest dopiero 18 lat ma chłopak i przed nim jest jakieś tam granie, tak, na wyższym poziomie, no ale to musi, mówię, no ten chłopak powinien wchodzić i uczyć się od kogoś, tak, a on jest wyrzucony na głęboką wodę i on tak naprawdę musi ciągnąć te granie, no czasami brakuje tego cwaniactwa. Może właśnie troszeczkę, wiadomo, że są młodzi ludzie i z czasem nabiorą tej rutyny, aczkolwiek ciężko nas teraz powiedzieć, znamy 4 kolejki i wiemy, o co gramy, no tak naprawdę to każdy mecz chyba jest o utrzymanie. Na pewno brakuje nam takiego napastnika jak Bejek, który w ostatnich dwóch spotkaniach zdobył 4 bramki, Grabarczyk zablokowany kompletnie, też nie dostajemy właściwie odpowiednich piłek. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, no, czemu tak gram, a nie inaczej. No, chłop też trenuje raz tygodnia, bo dwa razy, no ale nie mam tak naprawdę kogo. No mam tego młodego chłopaka Filipczaka, tak? Mogę wystawić, Filipowicz, który ma 17 lat i on dopiero wchodzi. No. Mogę wystawić Milesia. No facet, wiadomo, chłopak ze kręgówki, no to nie jest też jakieś wzmocnienie, tak? No łatamy dziury tymi chłopakami, bo tak naprawdę nie ma kim grać. No nie oszukujmy się, powiedzmy sobie brutalnie, że nie ma tu kim grać. No tak jak sam powiedziałeś, no Bejuk strzelił 4 bramki. Ja też bym chciał mieć takiego Bejuka w zespole, ale nie mam. No chciałbym też mieć takiego Świtaja, ale nie mam. No i gram tym, co mam. Czasami niepotrzebnie może zapalamy się tam wszyscy w trójkę i krzyczymy, ale chcemy się utrzymać, tak? Chcemy zrobić dobrze z tego zespołu. No aczkolwiek
same chęci sami nie wystarczają. Tak? Też musi być i wsparcie od wielu ludzi i innych też, tak? My sami nie pociągniemy tego wózka tak naprawdę.